Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejną lekcję z całkowania funkcji wymiernych. Tym razem to będzie już naprawdę lekcja mega profesjonalna z zastosowaniem twierdzenia Ostrogradzkiego. Nie wszyscy to twierdzenie muszą znać, ale jeżeli Ty potrzebujesz to znać twierdzenie, to właśnie ja zapraszam Cię na to spotkanie ze mną. To będzie liczenie całek bardziej rozbudowanych, bardziej skomplikowanych, ale dalej całek funkcji wymiernych. Zapraszam! Ono służy do tego, aby oczywiście obliczyć całkę z funkcji wymiernych, ale taką całkę bardziej rozbudowaną. To znaczy taką, gdzie w mianowniku właśnie tej funkcji wymiernej będą w dosyć wysokie stopnie i to jeszcze w odpowiedniej postaci. Popatrz, jak to będzie wyglądało. Otóż mamy całkę z takiej funkcji wymiernej f od x przez g od x dx, gdzie f od x jest stopnia l, załóżmy, natomiast g od x jest stopnia m i oczywiście l jest mniejsze od m. Wtedy ja tą całkę mogę zapisać w postaci takiej. W od x zgodnie z twierdzeniem, w od x podzielone przez g od x plus całka z jakiegoś h od x podzielone przez s od x dx. I teraz co to oznacza? G od x będzie to największy wspólny podzielnik tego wielomianu g od x i jego pochodnej, natomiast w od x po prostu będzie miało o stopień o 1 mniejszy niż ten wielomian. Natomiast dalej, s od x jak będziemy wyznaczać? Po prostu będziemy dzielić nasz wielomian g od x, ten, który jest w mianowniku, przez ten wielomian g od x tutaj, który zapisałam dużą literką g od x. Natomiast h od x to będzie oczywiście wielomian stopnia o 1 mniejszego od wielomianu s od x. I ta równość, gdybym ja, tu są całki, gdybym ja teraz to obustronnie zastosowała różniczkę, czyli policzyła pochodną obustronnie, to wtedy otrzymam f od x przez g od x, to się równa pochodna z tego ilorazu, przypominamy sobie wzór na pochodną ilorazu, dodać h od x przez s od x i z tej właśnie zależności wyznaczamy współczynniki tych naszych wielomianów, które są w licznikach w od x i h od x. Oczywiście, jak ja tak zapisałam twierdzenie, ono wydaje się trudne, prawda? W zasadzie nie do przejścia, ale zobaczysz na przykładach, ono będzie czasochłonne. Bardzo długo się taki jeden przykład będzie robiło. Owszem, no bo to już są mega mocne całki. Będzie się długo robiło, ale jest do przyswojenia, wszystko jest do nauczenia, tylko trzeba na spokojnie, trzeba do tego podejść. Widząc twierdzenie, wydaje się człowiekowi, że no nie jest do ogarnięcia, prawda? Ale jak zaczniesz stosować to twierdzenie, to naprawdę ono jest fajne. Tyle, że no, czasochłonne, ale jak większość trudnych rzeczy w matematyce wymaga czasu. Zapraszam Cię do rozwiązywania razem ze mną tych trudnych przykładów z wykorzystaniem twierdzenia Ostrogradzkiego. Pierwsza całka to będzie całka w postaci 4x minus 2 podzielone przez x plus 2 do potęgi trzeciej, no i oczywiście dx. To tą całkę można by było zrobić w taki sposób, który już znamy. Rozbić to na kilka ułamków prostych, ale ja zrobię z wykorzystaniem twierdzenia. Czyli piszemy równa się i teraz kreska ułamkowa. Co napiszemy w mianowniku? Otóż, jeżeli ja bym policzyła pochodną z tego mianownika, to będę miała 3x plus 2 do potęgi drugiej. Czyli wspólnym dzielnikiem będzie x plus 2 do potęgi drugiej. Zapamiętaj sobie, że jak to jest trzeci stopień, to tu piszesz po prostu stopień o jeden mniejszy, czyli drugi. Teraz, tu jest stopień drugi, to u góry musi być stopień pierwszy, czyli ax dodać b. Zgodnie ze wzorem mamy teraz dodać całka, kreska ułamkowa i teraz to z tym, te mianowniki jak pomnożę, mają mi dać ten mianownik. Czyli jak tu mam potęgę drugą, to tu muszę mieć potęgę pierwszą, czyli po prostu x plus 2. A tutaj stopień niżej. Czyli jak tu jest stopień pierwszy, to musi być zerowy, czyli jakieś po prostu c i tu piszę dx. Teraz, co ja dalej mogę zapisać? Ja teraz, zgodnie z tym, co tam wcześniej na wstępie pisałam, jakbym ja teraz obustronnie tutaj policzyła pochodną, to mogę zapisać równoważnie, że 4x minus 2 nad x plus 2 do potęgi trzeciej to się równa. Pochodna z tego, czyli ja po prostu zapiszę tak, ax plus b podzielone przez, i tu sobie podniosę do kwadratu, x kwadrat plus 4x plus 4 i napiszę prim, dodać i to, co tutaj mamy jako wnętrze naszej całki. A to będziemy oczywiście dalej przekształcać sobie. Tyle, że ta całeczka będzie już szybka, nie? Tylko cała sztuka teraz w tym zadaniu wyliczyć współczynniki a, b i c, bo praktycznie w jednej linii nam się całka zmieści.
Tylko teraz musimy policzyć pochodną. No więc tak, przepisujemy to 4x minus 2 nad x plus 2 do potęgi trzeciej, to się równa. Przypominamy wzór na pochodną. Na pochodną teraz będziemy mieć ilorazów, czyli pochodna z góry, to jest nasze a, razy dół, czyli x kwadrat plus 4x plus 4. Odjąć, teraz góra, czyli ax plus b, razy pochodna z dołu, czyli będzie to 2x dodać 4, podzielone przez, i tam jest we wzorze mianownik do kwadratu, czyli tu było x plus 2 do potęgi drugiej i jeszcze do drugiej, czyli do czwartej. Dodać c nad x dodać 2. No to teraz popatrzmy tak. Chcielibyśmy jak najprościej to zrobić, czyli tak, tu początek przepisujemy, bo tutaj no, bezdyskusyjnie nie mamy wyjścia, a teraz tu mamy x plus 2 do kwadratu, a no to sobie tak zapiszmy, a x plus 2 do kwadratu minus, tu sobie napiszemy ax plus b, a tu dwójkę wyciągniemy przed ten nawias i też będziemy mieć x plus 2, podzielone przez x plus 2 do potęgi czwartej, dodać c nad x plus 2. Wiesz, chodzi mi o to, żeby tutaj też była potęga trzecia, żeby ja później mnożąc przez mianownik mi się skasowało. W związku z tym, faktycznie, jak ja usunę tutaj, no tu mam jakby jedną część, drugą część. Ja podzielę przez x plus 2, to tu nie mam, tu tego nie mam, a tu mi się zrobi potęga trzecia. No taki był mój cel. Czyli ja obustronnie pomnożę przez x plus 2 do potęgi trzeciej, bo chcę dostać ten wielomiar. Czyli będę miała 4x minus 2, to się równa. No to myślę, że tutaj się nam skasuje, mogę od razu mnożyć, czyli będzie ax dodać 2a. Teraz tu pomnożę minus 2ax minus 2b. No i tutaj będę miała jakby w kwadracie, czyli będę miała tak jakby wzór skróconego mnożenia x kwadrat plus 4x plus 4, czyli będę miała cx kwadrat plus 4x, czyli 4cx plus 4, czyli plus 4c. No to pasowałoby mi to jakoś zapisać w ładniejszej postaci, czyli najpierw te cx kwadrat, teraz x. Tu mam x, tu mam x, tu mam x, prawda? Czyli będę miała dodać x, a minus 2a to jest minus a, plus 4c. No i wyrazy wolne, no to mam plus 2a, minus 2b i mam jeszcze plus 4c. Zatem teraz porównuję nasze współczynniki, czyli tak, c na pewno będzie zerem, widzimy sobie, no bo tutaj nie ma niczego innego w kwadracie, a więc c wynosi 0. Dalej, minus a plus 4c w tym wypadku, no to jest przy x będzie czwórką i 2a minus 2b plus 4c i to będzie u nas minus dwójeczką. Zatem, skoro c wynosi 0, no to a jak tutaj podstawimy za c 0 będzie minus czwórką, no to tu będziemy mieć minus 8, minus 2b, a c wyszło 0, więc się tym nie przejmujemy. Czyli ostatecznie zapiszę c 0, a minus 4 i tutaj będziemy mieć, jak przeniosę, to będę miała szóstkę, podzielę przez minus 2, to b będzie równe minus 3. No to teraz popatrz, jak fajnie nam super wyszło, bo ja teraz mogę to zapisać w postaci a, czyli moje minus 4x, dodać b, czyli minus 3, nad x plus 2 do potęgi drugiej. No i teraz powinnam napisać plus całka z 0 nad x plus 2 dx. No tak się składa, że to i tak jest 0, czyli ja przepiszę sobie tutaj tą pierwszą część, a tutaj no całka 0, no to musimy napisać stałą, czyli plus c, bo tutaj no nie będziemy kombinować. No i to jest wynik ostateczny tej naszej całki z przykładu numer 1, z wykorzystaniem oczywiście twierdzenia Ostrogradzkiego. Przykład numer 2, całka z takiej funkcji 2x minus 2 podzielone przez x do potęgi trzeciej pomnożone przez x minus 1 do kwadratu. Gdybym ja to chciała rozbić na ułamki proste, będę miała bardzo dużo tych ułamków prostych i obawiam się, żebyśmy po prostu ugrzęźli w tych obliczeniach, dlatego jak się tylko da, to ja stosuję zawsze twierdzenie Ostrogradzkiego. Szczególnie w sytuacjach takich, że mamy te potęgi, pierwiastki wielokrotne, to wtedy się opłaca. Dlaczego? Ponieważ pierwsza część to będzie, co będzie w mianowniku? Tu będzie stopień mniejszy, czyli x kwadrat i tu też stopień mniejszy, czyli x minus 1. Zatem tu mam łącznie stopień trzeci, czyli u góry muszę mieć stopień drugi, czyli ax kwadrat plus bx plus c. Dodać
całka. I teraz uwaga, ja od razu rozbiję na dwie części. Czyli tak, zostało nam z tego x, czyli będzie całka, która ma w mianowniku x, no to u góry musi być jakaś funkcja jakaś stała, czyli d po dx plus całka i została nam też w mianowniku x minus 1 jeszcze, gdybym podzieliła, prawda? Czyli wtedy musimy mieć też stałą jakąś dx. Niby wydaje nam się to rozbudowane, bo to nie jest łatwe, ale jak już doliczę współczynniki a, b, c, d, e, to ja to napiszę w jednej linijce Ci wynik. Więc to twierdzenie Ostroglaskiego może teraz będzie troszkę skomplikowana część, bo ten układ równy, bo takie rozbudowane, ale w przypadku liczenia całek to łatwiej się te całki liczy, bo tu będą od razu widać logarytmy naturalne, nie? No więc teraz, ja przepiszę wnętrze tej pierwszej całki, bo to jest tak, jakbym ja teraz policzyła pochodną, to mi się całka z pochodną wskazuje. Tu mam policzyć pochodną z tego, od razu będę liczyła. Pochodna z góry, czyli 2ax dodać b, pomnożone przez mianownik, czyli x do trzeciej minus x kwadrat, jakoś tak wolę, prawda? Odjąć, teraz góra, czyli ax kwadrat plus bx plus c, razy pochodna z mianownika, ale ja sobie na to będę patrzyła, bo tak mi wygodnie, czyli będzie 3x kwadrat z tego pochodna minus 2x. I to wszystko podzielone przez, bo to jest wzór na pochodną, ile razy zawsze się stosuje, czyli tak, to do potęgi drugiej, czyli będzie x do potęgi czwartej, a x minus 1 będzie do potęgi drugiej. Dodać d nad x, dodać e nad x minus 1, no bo tu się po prostu całki zwyczajnie skasują. No to tak, tu mi się w zasadzie już zgadza to x minus 1 kwadrat, jedynie mam x do czwartej, chciałabym x do trzeciej, czyli myślę, że x-a wyciągnę przed nawias, czyli na razie przepisuję 2x minus 2 nad x do trzeciej, x minus 1 do kwadratu, to się równa. Chcę x-a wyrzucić przed nawias, czyli jak ja tu wyrzucę x, to będę miała tak 2ax plus b, a tu będę miała x kwadrat minus x. Odjąć, tutaj też x-a wyrzucam, będę miała ax kwadrat plus bx plus c. Wyrzuciłam x-a, zostało mi 3x minus 2. I tutaj będę miała oczywiście x do potęgi czwartej, x minus 1 do kwadratu. No tego przepisywania oczywiście tu jest dużo, no ale nic na to nie poradzimy. Dobra, no to teraz popatrzmy, ten x-ik i tu występuje x-ik, tu mi się skazuje, będzie potęga trzecia. Ja staram się zawsze tak, żeby tutaj mi się zgadzało, bo wtedy chociaż ta jedna część będzie łatwiejsza. Czyli mnożę obustronnie przez x do potęgi trzeciej, x minus 1 do kwadratu. No to skoro tak, to mi zostanie 2x minus 2, to się równa. Tu sobie już mogę wymnażać, bo mianownik mi się skasuje, czyli będę miała tak 2ax do trzeciej plus bx kwadrat minus 2ax kwadrat i minus bx. Mnożenie każdy z każdym, no musimy mieć opanowane. Teraz tu wymnażamy, tylko tu pamiętamy o tym minusie, czyli będę miała 3a, ale na minusie, minus 3 ax do trzeciej. Później będę miała minus 3bx kwadrat. Później będę miała minus 3cx i tu minus i minus da mi plus, czyli razy dwójka, czyli plus 2ax kwadrat plus 2bx plus 2c. No niestety to nie koniec, bo teraz jeszcze muszę tą część i tą pomnożyć przez to. Popatrz, tu mi się x i 1 skasuje, czyli będę miała plus d. W nawiasie będę miała tak x kwadrat. No mogę tak, pomnożone przez 100 do kwadratu, czyli x kwadrat minus 2x plus 1. No tak zapiszę, niech będzie. Dodać e i teraz tu mi się to skasuje, ale będę miała x do trzeciej i x minus 1, bo mi się jedno skasuje, prawda? No więc tak wygląda sytuacja, czyli ja tutaj przepiszę 2x minus 2, to się równa. No jest to bardzo rozbudowane, no ale chociaż cokolwiek sobie zróbmy tutaj, czyli tak, 2ax do trzeciej minus 3ax do trzeciej to jest minus ax do trzeciej. Dalej bx kwadrat minus 3bx kwadrat to mam minus 2bx kwadrat. Dalej mam minus 2x kwadrat i plus 2x kwadrat. No to chociaż tyle nam się skasowało. Dalej x minus bx tutaj plus 2bx to będzie plus bx. To dalej popatrzmy, no nie mamy już więcej, czyli minus 3cx. No i tu mamy plus 2c, więcej tutaj już wyrazów takich wolnych nie mieliśmy. No to teraz wymnażamy tu, czyli będę miała plus dx
do potęgi czwartej będzie. Dalej będziemy mieć minus 2dx do potęgi trzeciej i plus dx do potęgi drugiej. Dalej, plus ex do potęgi czwartej będzie i minus ex do potęgi trzeciej. Czyli teraz będziemy sobie tak lewą stronę przepisywać, 2x minus 2. Natomiast jeżeli chodzi o prawą stronę, będziemy sobie wyciągać najwyższe potęgi. Najwyższą potęgę przed nami. Najwyższą potęgą jest tutaj x do czwartej, czyli wyciągamy. Co mi zostanie w nawiasie? D dodać e. Czyli ja tu podkreślę. D dodać e. Teraz potęgę trzecią, czyli dodać x do trzeciej piszemy. I teraz mamy tak, minus a. Później potęgę trzecią mamy tutaj, czyli minus 2d. I jeszcze mamy potęgę trzecią tu, czyli minus e. Dalej, dodać x kwadrat i otwieramy nawias. Minus 2b widzimy tutaj, minus 2b. Dalej, przy x kwadrat to jeszcze mamy plus d. I tyle. Dalej x-a wyciągam przed nawias i mam tak, b minus 3c. I tyle, jeżeli chodzi o x-a. No i wyraz wolny to jest plus 2c. Teraz musimy oczywiście porównać ten wielomian po lewej stronie z wielomianem po prawej stronie, bo są równe. Żeby to zrobić, no to utworzymy sobie układ równań. Może tutaj utworzymy, mamy troszkę więcej miejsca. I tak, d dodać e, no to potęgi czwartej tu nie ma, czyli 0. Dalej, minus a, minus 2d, minus e też równa się 0, no bo potęgi trzeciej tu nie ma. Dalej, minus 2b, dodać d, no też równa się 0, no bo potęgi drugiej nie ma. Potęga pierwsza jest, czyli b minus 3c, to będzie się równało 2 i 2c będzie się równało tutaj wyrazowi wolnemu, czyli minus 2c. No co najłatwiej nam policzyć? No to podzielić przez 2. Z tego nam wychodzi, że c jest równe minus 1. Podkreślamy. Skoro tak, no to b, jak ja tu podstawię minus 1, to będę miała minus 3 razy minus 1, czyli plus 3, jak przerzucę, to będę miała 2 minus 3, czyli po prostu będzie minus 1. Dalej, jak już mam to b policzone, to mam minus 2 razy minus 1, to jest 2, dodać d. Czyli oznacza to, że d to będzie po prostu minus 2. No to skoro tak, to łatwiej nam teraz z tego będzie, że e to jest minus d. Czyli jak d było minus 2, no to e będzie 2. No i na końcu podstawimy sobie do tego, żeby wyliczyć a, czyli będzie minus a minus 2d, czyli będziemy mieć plus 4, minus 2 razy minus a plus 4, minus e, czyli u nas minus e to będzie minus 2, no i równa się 0. Czyli minus a to się będzie równało, jak to przerzucimy, to będziemy mieć też minus 2, czyli a będzie się równało po prostu 2. No i teraz, skoro wyszły nam te współczynniki, to teraz nie pozostaje nam nic innego, jak wrócić na sam początek zadania. Czyli za a podstawiamy, czyli będziemy mieć 2x kwadrat minus x i c minus 1 podzielone przez x kwadrat razy x minus 1 i to już jest bez żadnej całki, to już jest gotowy tutaj wynik, dodać całka i teraz mamy tak, minus 2 nad x dx, dodać całka e, szukamy e, to było 2 nad x minus 1 dx. No i ostatnią rzeczą już jest wykorzystać, ja tutaj tylko zapiszę, o, tyle miejsca nam w zupełności wystarczy. Wykorzystamy sobie wzór, a to ten początek przepiszemy. Tutaj mam na myśli wzór na całkowanie funkcji 1 nad x, czyli będę miała minus 2 wyciągnięte przez całkę, logarytm naturalny z wartości bezwzględnej z x, dwójkę też wyciągam, czyli plus 2, logarytm naturalny z wartości bezwzględnej z tego mianownika x minus 1, no i plus c. To jest oczywiście wynik ostateczny tej całki w przykładzie numer 2. Wiem, że to jest skomplikowane. Twierdzenie Ostrogradzkiego jest skomplikowane, ale ono, popatrz, samo liczenie całego jest łatwą rzeczą tutaj. Najtrudniejsze w tym twierdzeniu jest to, żeby policzyć tą pochodną i później porównywać współczynniki. Tu nieraz jest tak, że można naprawdę się gdzieś pogubić, gdzieś pogwatwać, coś zapomnieć, źle przepisać. Dlatego twierdzenie Ostrogradzkiego wymaga naprawdę czujności takiej obliczeniowej. Ja oczywiście Cię zapraszam do stosowania tego twierdzenia, jeżeli jest taka konieczność, jeżeli oczywiście są wysokie potęgi w mianowniku, to wtedy się opłaca. Jeżeli te dwa przykłady w zupełności Ci wystarczą,
No to super. Jeżeli nie, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl. Tam znajdziesz więcej przykładów z zastosowaniem twierdzenia Ostrogradzkiego. No i oczywiście i nie tylko. Do zobaczenia.